ale żeby nie zanudzać, na całym świecie kryzys skończył się już kilka lat temu. W Polsce... No cóż, co rok coraz gorzej. Mam dla pana zagadkę. Do kogo Polska woła, gdy jest w tarapatach? Do Boga. Niech pan mnie nie rozśmiesza! Nikt już nie wierzy w te głupoty! Czego Polska ode mnie oczekuje? Polska oczekuje pomocy. Lajkonika! Lajkonik. Obrońca hejnału. Dokładnie. Pańskim zadaniem jest odnalezienie Lajkonika i przetransportowanie go na Belweder. Misja nosi nazwę Zbawiciel 2. Dwa? Dwójkę dodaliśmy, żeby nie zapeszać. Bez odbioru. Tymczasem w sieci Biegit Produkcji. To ma być świnia? Jak nie wiesz, jak wygląda świnia, to popatrz w lustro, bydlaku. Ja za to płacę, jak idiota. Do roboty! Zaraz. Skoro ja nie jestem zalogowany, to z kim piszesz? Zdrada! A nie jesteś zalogowany? Myślałem, że to ty. A niby od kiedy nazywam się Emil 12? No czekaj, już mi miał zdjęcia wysłać. Dobra, niech ci wyślę zdjęcia, a potem do pracy. Czego? Świnia. Przecież to jestem ja! O ty! No ale... Żadnego ale! Nie ma wypłaty w tym miesiącu! To mi nowość tak jakby w zeszłym był. Słyszałem to! Jak się nie podoba, to do widzenia! A ty gdzie, bydlaku? Nie ma wypłaty! I tych zaległych też nie zapłacę! Tym bardziej! Panie generale, nie wiemy, gdzie mieszka Lajkonik, to fakt. No ale Puszcza Kampinowska to chyba ostatnie miejsce, w którym można się go spodziewać. Lajkonika tu nie ma, ale jest ktoś, kto wie o nim wszystko. Nawet to, że nie jest homoseksualistą. Jak to nie jest homoseksualistą? To te wszystkie bajki, które opowiadał mi ojciec na dobranoc, to bzdura? Gówno mi obchodzi twój ojciec. A ta stówka to wiesz, maj, czerwiec, lipiec i jeszcze zaliczkowo za wrzesień. Co? Gówno wzoreszta, złodzieju! Nie mam wydać. To dawaj, Łukasz, rysuj świnie. My idziemy szukać Lajkonika. Bartek! Czego? Mam wziąć pistolet? A jak myślisz, idioto? Quiz, test. Na co biorą syreny? No to jak ryby biorą na robaka, to syreny... Zgadza się, na to samo. Zaczekaj, nie nabijaj tego robaka, bo jak połknę, to se tak znowu mordę poharatam. Za późno. No nie, dobra, dawaj glistę. A jaki ból! Ale jakie smaczne! Bilans wychodzi prawie na zero! Sama nie wiem, czy bardziej smakuje, czy bardziej boli. Mam nadzieję, że boli. Dobra, o co chodzi? Gadaj, gdzie jest Lajkonik, jeżeli ci życie miłe! Szczerze mówiąc, ostatnio myślałam o samobójstwie. No jadłam się kebabu i poszłam pływać, żeby mnie skurcz złapał. Skurcz co prawda złapał, no ale okazało się, że mam skrzela. I 2 tygodnie przeleżałam w mule, oddychając odchodami. Rybimi? Nie. Wprawdzie mamy tu rezerwat, ale czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Macie tu rurię od samba? Zgadza się. Dobra, powiem wam, gdzie mieszka Grzesiek, ale pod jednym warunkiem. Potem od razu mnie zabijecie. Ciało przetnijcie na 2 połowy. Ogon możecie zjeść. To ogon skalara. A co z drugą połową? Tołstycami. Nie wiem, pierdnijcie z powrotem do Bajora. Zgoda.
Jesteśmy na miejscu. Pałac Laikonika. 11 piętro to jego kwatera. Za mną, darmozjadzie. Nikogo nie ma. Głuchy jesteś? Przecież mówiłem, że nikogo nie ma. A na pewno nie ma na czynsz. Poczekaj, Grzesiu, ja to załatwię. Dzień dobry, o co chodzi? Dostojny kocur, co ty tu robisz? Mieszkam, a co? Grzeszka nie ma. Co tu się dzieje? Gadającego kota Menela jakoś wytrzymałem, ale gadająca świnia i pies to już za wiele. Muszę się napić. Zaraz, kogo nazwałeś świnią? Piotrek, za mną! Jeszcze żyje. Czyli PiS też próbuje zwerbować Laikonika. Za mną! Panie generale, który to Laikonik? Ręce do góry i ani kroku dalej ten, który nie jest Laikonikiem. A ten, który jest, prosimy do nas. To znowu ci kretyni z domu starców. Piotrek Ognia! Nie sądziłem, że Laikonik jest świnią.